Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do krainy Gadareńczyków, wyszli mu naprzeciw z grobowcu dwaj opętani, tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas. A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy zaczęły go prosić: jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń. Rzekł do nich: idźcie. Wyszły więc i weszły w świnie i naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwisku zbocza do jeziora i zginęła w wodach. Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta rozpowiadali wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, jakże pełne nadziei jest dzisiejsze słowo Boże, bo widzimy, jak Bóg miłuje człowieka, że człowiek jest najcenniejszy jako stworzenie. Widzimy, że każdy z nas po ludzku może w jakiejś mierze, że tak powiem, tą wartość człowieka mieć własną, że tych czy innych byśmy umieli przyjąć, tamtym moglibyśmy, że tak powiem, zamknąć drogę prowadzącą do zbawienia. A w oczach Pana Boga wszyscy jesteśmy równi, jesteśmy cenni. Bóg o każdego z nas troszczy się. I zobaczcie, że Bóg oddaje swojego Syna, aby człowiek miał pełnię życia. Czy może być coś piękniejszego w miłości Boga do człowieka? I my dzisiaj, kochani, chcemy się uczyć właśnie tego spojrzenia, właśnie w głębie swojego serca, abyśmy widzieli nie to, co zewnętrzne, nie to, co przekreśla naszą relację z drugim człowiekiem, ale to, co prowadzi do spotkania. I chcemy właśnie tą Bożą drogą iść, kochani. Zły duch zawsze próbuje nas od Pana Boga odciągnąć. Próbuje nas zamknąć właśnie w swoim grzechu, słabości. A Bóg właśnie to, co mizerne, marne, co w oczach ludzkich przekreślone, chce wydobyć i pokazać, że człowiek ma wielki potencjał, który można wykorzystać do jeszcze większego dobra, które może owocować, bracie i siostro, w twoim życiu. Możemy, kochani, skupić się na wartości, taką, jaką dzisiaj słyszymy. Pasterzy, którzy z jednej strony stracili wiele, ale zobaczcie, kochani, że Pan Bóg pozyskał człowieka i nie ma większej wartości od tego, że człowiek ma na nowo życie, że ma pełnię łaski. Dlatego z głębi naszego serca wołajmy do Pana.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał. Uwolnił od wszelkiego ucisku. Anioł Pański otacza szańcek bogobojnych, aby ich ocalić. Jakże wielka jest radość w niebie z ocalałego jednego grzesznika. I dzisiaj przychodzimy tutaj, aby zaczerpnąć z Bożego Wieczernika, aby pokrzepić się na drogę prowadzącą, kochani, do zbawienia. Nie jest to łatwa droga w naszym życiu. Tak jak słyszymy także historię dzisiejszych bohaterów, Abrahama, Izaaka. Bóg ma swój plan. Pytanie, czy ja realizuję plan Boży, a nie tylko swój. Zachęceni więc dzisiejszym słowem, idźmy właśnie za Chrystusem, który poszukuje każdego z nas. Idźmy za tym, który jest życiem. Rzekł do nich: idźcie. Wyszły więc i weszły świnie i naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwisku zbocza do jeziora i zginęła woda. Czyli to, co zginęło, kochani, to grzech, nie człowiek. Prośmy więc, abyśmy byli w tej Bożej łasce, abyśmy byli w drodze prowadzącej właśnie ku życiu, a nie ku śmierci. I dzisiaj chcemy także, kochani, w sposób szczególny modlić się za tych, którzy swoją drogę życiową zagubili, aby na ich drodze pojawił się Pan, aby na ich drodze stanął Chrystus, który przychodzi w swojej mocy i sile jako Pan i Zbawca, jako miłosierny, który ogarnia człowieka, którego przygarnia z miłością do swojego serca. Amen.